Wielce Szanowna Pani Minister, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, Szanowny Panie Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Szanowny Panie Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Szanowni Państwo Burmistrzowie, Wójtowie, Szanowni Państwo Sołtysi, Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Gminnych, Szanowni Państwo Radni, wszyscy dostojni goście kongresu. Ogromnie się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać tu w Poznaniu, w Wielkopolsce, w tym niezwykle ważnym dla Polski roku, ale roku ważnym i szczególnym także i dla Państwa organizacji, dla Związku Gmin Wiejskich. Polska obchodzi w tym roku stulecie odzyskania niepodległości, a Państwa Związek 25-lecie od czasu jego reaktywacji, a za kilka lat również i Związek będzie obchodził stulecie od swojego powstania. Cieszę się szczególnie dlatego, że polskie środowisko właśnie gmin wiejskich, właśnie polskiej wsi, polskich rolników, polskich chłopów, to jest ta część naszego społeczeństwa, której w stulecie odzyskania niepodległości trzeba pokłonić się w sposób szczególny. Oczywiście można sięgać daleko, w głąb stuleci i wspomnieć górali, którzy obronili króla Jana Kazimierza. Ale trzeba pamiętać o kosynierach, którzy stanęli u boku naczelnika powstania Tadeusza Kościuszki. Trzeba pamiętać o rolnikach, o wiejskich chłopakach, którzy na wezwanie Wincentego Witosa gremialnie stawili się do polskiej armii w 1920 roku, w najbardziej dramatycznej chwili, kiedy wydawało się, że Polska zalana przez czerwonych najeźdźców spod znaku komunistycznej Rosji zniknie znowu z mapy. Kiedy wydawało się, że wielka komunistyczna rewolucja ogarnie całą Europę. To właśnie polscy chłopcy obronili wtedy Rzeczpospolitą. To właśnie zwykli chłopcy ze wsi z karabinami w ręku, własną piersią ochronili wtedy bezpieczeństwo i wolność Europy skrwawionej I wojną światową. To wreszcie wiejscy chłopcy bronili Polski w 1939 roku, a później w batalionach chłopskich walczyli o to, by Polska mogła wrócić na mapę. To wreszcie oni stanowili trzon oddziałów żołnierzy niezłomnych, którzy nie pogodzili się z tym, że wprawdzie wraca Polska, ale niesuwerenna, nie w pełni niepodległa, zależna od wielkiego wschodniego sąsiada. Nie taka Polska, o jaką wcześniej walczyli, nie taka Polska, o której marzyli po II wojnie światowej. I to jest właśnie wielka zasługa polskiej wsi. To być może właśnie, jak podkreślają niektórzy, dzięki uporowi i niezłomności polskich chłopów nie udało się w pełni wprowadzić w Polsce komunizmu. Nie udała się kolektywizacja, bo polski rolnik nie oddał ziemi. Nie udała się dechrystianizacja, bo polski rolnik nie oddał swoich wartości. Polski chłop stał przy wierze przodków, przy tradycji i nie pozwolił sobie jej wydrzeć. To wreszcie polski rolnik
niezłomnie stanął do wielkiego ruchu Solidarności, tworząc Solidarność rolników indywidualnych z tym właśnie naciskiem na indywidualizm, a nie na kolektywizm. To są wielkie zasługi polskiej wsi na przestrzeni naszej historii. Wielkie zasługi, za które każdy Polak powinien być polskim chłopom, polskim rolnikom, polskiej wsi ogromnie wdzięczny. I dziś na Państwa ręce kolejny raz składam za to wielkie dzieło wolności Rzeczypospolitej, niepodległości Rzeczypospolitej, suwerenności Rzeczypospolitej. Bardzo serdeczne podziękowanie. Proszę Państwa, reprezentujecie Państwo ponad 90% powierzchni naszego kraju. Reprezentujecie Państwo ponad 50% mieszkańców naszej Rzeczypospolitej. Jesteście więc organizacją i gronem niezwykle reprezentatywnym. Można zadać pytanie w tym roku 25-lecia i stulecia, czy to dobrze, że w Polsce istnieje samorząd? Czy ten element rewolucji, do jakiej doszło w Polsce i zmian, do jakich doszło w Polsce po 1989 roku, jest elementem udanym? Myślę, że odpowiedź na to pytanie może być tylko i wyłącznie odpowiedzią twierdzącą. Tak, z całą pewnością decentralizacja poprzez odnowienie samorządu terytorialnego, początkowo poprzez gminę, to na pewno był ten element zmian ustrojowych, który udał się i który dzisiaj przynosi tego pozytywne owoce. Ale w tym miejscu ukłon, i to już nie przed całym środowiskiem polskiej wsi, ale przede wszystkim przed państwem, przed tymi, którzy ten ciężar pracy samorządowej, ten ciężar pracy dla społeczności lokalnej wzięli na swoje barki. Państwo doskonale wiecie, że zwłaszcza dla polskiej wsi, zwłaszcza dla gmin i środowisk wiejskich, ten okres przemian po 1989 roku był okresem niezwykle trudnym i pełnym dramatów. Że przypomnę choćby reformy przeprowadzane przez pana Balcerowicza, które doprowadziły do likwidacji PGR-ów i gigantycznej tragedii wielkich obszarów wiejskich w Polsce. Ludzi, którzy nie mieli się gdzie podziać, nie mieli pracy, popadli w nędzę, nałogi, dramatów rodzin, przedwczesnej śmierci bardzo często. To wszystko było przez te lata udziałem polskiej wsi. To wszystko, co dzisiaj w większości, dzięki Państwa zaangażowaniu, co chcę z całą mocą podkreślić, udało się, powtarzam, w większości, bo jeszcze nie w całości, przezwyciężyć. Chciałem Państwu tego z całego serca pogratulować i chciałem Państwu za to podziękować, żeście mieli odwagę. Żeście mieli odwagę stanąć do tej służby samorządowej bardzo często w bardzo trudnym czasie. Bardzo często, jak to się mówi, stając z węzełkiem na zgliszczach. Po to, żeby odbudować coś, co wydawało się, że odbudować się nie uda. Mieliście i macie tą wiarę w to, że wszystko jest możliwe i pokazujecie, że jest możliwe. Ogromnie Państwu za to dziękuję, bo ja mam świadomość tego, co przeżyła polska wieś. Wspomniane tragedie, o których powiedziałem, ale to nie koniec. To przecież polityka w pewnym momencie tak mocno przechylona na rozwój wielkich ośrodków miejskich, co w efekcie skutkowało likwidacją połączeń komunikacyjnych w obszarach wiejskich, likwidacją wiejskich szkół, likwidacją posterunków policji, likwidacją dworców kolejowych, czyli połączeń kolejowych przede wszystkim, likwidacją połączeń autobusowych.
tego wszystkiego, co do tej pory dawało tą możliwość komunikowania się i często stwarzało szansę do życia na wsi w połączeniu z miastem, do którego można było dojechać, można było w tym mieście pracować. Choć oczywiście nie uważam tego za tendencję w każdym miejscu korzystną. Oczywiście w tych ośrodkach wiejskich, które znajdują się w bardzo blisko miast, jest to standard, ale jeżeli ktoś dojeżdża do pracy często bardzo daleko, to na pewno nie jest to sytuacja komfortowa, a przecież wielu państwa sąsiadów, znajomych przez lata tego właśnie doświadczyło. Polska wieś się zmienia. Zmienia się cały czas. Dzisiaj są dodatkowe środki z dopłat unijnych. Dzisiaj mamy coraz więcej rzeczywiście nowoczesnego rolnictwa. Jego oblicze się zmienia. Rozrastają się gospodarstwa rolne, są coraz większe. Można w zasadzie mówić o produkcji rolnej już dzisiaj w większości przypadków. Ale to powoduje także, że wiele spośród polskich obszarów wiejskich tak naprawdę przestaje być obszarami wiejskimi w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To znaczy przestaje być obszarami rzeczywistej uprawy rolnej. Polska wieś się zmienia i wielkim zadaniem także dla państwa na przyszłość, zadaniem, które realizujecie na co dzień, jest dostosowywanie funkcjonowania samorządu lokalnego, samorządu gmin wiejskich do tych zmieniających się warunków. Mówił pan przewodniczący przed chwilą o tym, że w kancelarii prezydenta jest dzisiaj zespół, który pracuje nad przyszłymi zmianami w prawie samorządowym. Dokonuje przeglądu tego prawa samorządowego i wierzę w to, jestem przekonany, że wypracujemy zmiany. Takie, które państwo jako praktycy wskazujecie, że są potrzebne, że ułatwią wam funkcjonowanie, że usuną także pewne przeszkody w waszym codziennym działaniu. Chciałbym bardzo, żeby właśnie pod auspicjami moimi takie dzieło zostało zrealizowane. Uważam, że prezydent jest właśnie tym, który posiada taką specyficzną legitymację do tego, aby w imieniu tej szerokiej rzeszy społecznej, najszerszej, bo przecież wszyscy Polacy w naszym kraju tworzą jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego, nawet ta najmniejsza gmina, składa się z pewnego obszaru i jego mieszkańców. Każdy z nas więc do jakiegoś samorządu lokalnego należy i z całą pewnością to właśnie państwo jesteście tą reprezentacją najszerszą. Chciałbym więc, żeby właśnie ode mnie wyszedł projekt, który będzie pewnym wołaniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych o naprawę istniejących u nas rozwiązań prawnych. Kwestie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, o którym również mówił pan przewodniczący, oczywiście rozważę, otrzymaliśmy, można powiedzieć, petycję skierowaną do mnie w tej sprawie, ale to oczywiście wymaga analizy czysto prawnej, merytorycznej pod względem rzeczywiście zgodności z konstytucją przyjętego rozwiązania. Jeżeli ustalę, że taka niezgodność w moim przekonaniu rzeczywiście istnieje, podejmę w tym zakresie odpowiednie kroki prawne. Ale proszę państwa, wspomniano także dzisiaj o tej idei, z którą wyszedłem ponad rok temu, a mianowicie przeprowadzenia referendum konsultacyjnego. Dlaczego ja się na to zdecydowałem? Otóż z bardzo prostej przyczyny. Uważam, że obecna polska konstytucja z 97 roku ma, patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, cały szereg niedostatków wynikających choćby z upływu czasu. Wynikających choćby z tego, że minęło już ponad 20 lat od czasu jej uchwalenia i wiele warunków się zmieniło. Dzisiaj jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, dzisiaj jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Choćby naszej obecności w tych dwóch niezwykle ważnych, czy może najważniejszych światowych organizacjach nasza konstytucja nie uwzględnia. Uważam, że ten element powinien być w konstytucji zawarty, czy jak niektórzy mówią, powinien być w konstytucji w szczególny sposób zabezpieczony. Ale to nie tylko to.
To, proszę Państwa, także problem praw, które ja bym nazwał, ujął jako jedno z praw podstawowych, a mianowicie prawo do zabezpieczenia emerytalnego. Byliśmy świadkami kilka lat temu i nie tylko świadkami, ale niestety doświadczyliśmy podwyższenia wieku emerytalnego. Mimo protestów, mimo wniosku o referendum, który był podpisany przez przeszło 2,5 miliona Polaków, mimo próśb, mimo obietnic przedwyborczych składanych w trakcie kampanii 2011 roku, kampanii parlamentarnej, że tego podwyższenia wieku emerytalnego nie będzie. Niedługo po wyborach parlamentarnych, mimo wszelkich zobowiązań, ten wiek emerytalny i mimo protestów został podwyższony. Wydawało się wtedy, że prawo do emerytury jest prawem nabytym, w sensie takim, że w momencie, w którym ktoś przystępował do pracy, te warunki były określone, przygotowany był na to, że po upływie odpowiedniego czasu przejdzie na emeryturę, to zostało zmienione w toku. Wydawało się, że polska konstytucja to chroni. Niestety szybko okazało się w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że Trybunał uznał, że jednak nie, że to podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją. Uważam więc, że wielkim oczekiwaniem moich rodaków jest to, że wiek emerytalny będzie w konstytucji zabezpieczony. Nie poprzez wpisanie expressis verbis określonego wieku emerytalnego do konstytucji, choć i takie propozycje były. Ale ja uważam, że po prostu powinno w konstytucji być zawarte zabezpieczenie, że i taka będzie moja propozycja przy pracach nad konstytucją, że potrzebna jest określona kwalifikowana większość posłów do tego, aby wiek emerytalny podwyższyć, czyli żeby nie mogło być to dziełem tylko i wyłącznie jednej strony sceny politycznej, ale żeby był to wynik szerszego parlamentarnego konsensusu. Uważam, że przynajmniej takie zabezpieczenie jest potrzebne. Podobne rozwiązanie uważam jest potrzebne, jeżeli chodzi o podstawowe prawa i świadczenia dla rodziny. Oczywiście w podtekście dzisiaj mam na względzie przede wszystkim program 500+, ale programów prorodzinnych, mam nadzieję, będzie w Polsce znacznie więcej. Uważam, że dobro rodziny powinno być również w konstytucji w sposób szczególny zabezpieczone. Tym bardziej, że takie właśnie programy jak 500+, to są te, których tak bardzo potrzebowała polska wieś. To przecież nikt lepiej niż państwo nie wie tego, że najwięcej wielodzietnych rodzin, które były w trudnej sytuacji finansowej, to są rodziny żyjące zwłaszcza właśnie na obszarach wiejskich. To dla nich, to im, to wsparcie ze strony państwa, które w moim przekonaniu jest podziękowaniem za bohaterstwo posiadania dużej rodziny i w ten sposób budowanie Rzeczypospolitej. To im to państwo, to wsparcie było w moim przekonaniu szczególnie potrzebne i to dobrze, że do nich dociera. Uważam, że powinno być w szczególny sposób zabezpieczone. I wreszcie ostatnia kwestia, ale na zasadzie last but not least. Szczególna ochrona polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, jakie polskiemu państwu zapewnia polska wieś i produkcja realizowana przez polskich rolników. Nie ma tego w obecnej konstytucji, a powinno być. Trud i zasługa, jaką realizuje każdego roku polski rolnik dla polskiego społeczeństwa i dla polskiego państwa, bo przecież to jest niezwykle ważna gałąź naszej gospodarki. Tak jak powiedziałem przed chwilą, reprezentujecie państwo ponad 90% obszaru Rzeczypospolitej, z którego znakomita większość to jest obszar realnej produkcji rolnej. To, uważam, wymaga uwzględnienia w polskiej konstytucji poprzez właśnie położenie nacisku na tą szczególną ochronę polskiego rolnictwa i w związku z tym także i bezpieczeństwa żywnościowego, którą polskie rolnictwo zapewnia. To są te elementy, proszę Państwa, które dla mnie jako prezydenta są ważne. Dlatego jestem dzisiaj tutaj z Państwem. Chcę to z całą mocą podkreślić, że Państwa środowisko jest środowiskiem, które ma ogromne znaczenie dla Rzeczypospolitej. I dlatego w to stulecie naszej odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą,
w to 25-lecie reaktywowania państwa związku. Chciałem z jednej strony podziękować, a z drugiej strony zapewnić, że jestem z państwem i tak jak powiedział pan przewodniczący, nie tylko od święta, ale również na co dzień jestem otwarty na dialog z państwem, jestem otwarty na propozycje, jestem otwarty na petycje, jestem otwarty na wszelkiego rodzaju współpracę. Ja się nie zobowiązuję, że wszystko zrealizuję. Ale każdą rzecz przyjmę i każdej uważnie się przyjrzę. Jeżeli ktoś wątpi, proszę sobie przypomnieć sprawę ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Stanąłem wtedy w obronie samorządu, o co państwo do mnie apelowaliście. Przyjrzałem się tej sprawie i uznałem, że rzeczywiście trzeba pokazać, że samorząd w pewnych aspektach zasługuje na tą szczególną pieczę i ochronę jako ten drugi, a niezwykle ważny element władzy w Polsce. Władzy samorządowej, władzy lokalnej, władzy regionalnej, ale tej, która realizuje nic innego jak w najdoskonalszy sposób zasadę subsydiarności, która mówi, że zadania publiczne powinny być realizowane jak najbliżej obywateli. To państwo jesteście najbliżej obywateli i za to z całego serca wam dziękuję. Dziękuję wam za tą służbę dla Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim dla swoich środowisk lokalnych, dla swoich gmin. I państwu w tym dniu chciałem również złożyć najserdeczniejsze życzenia, życzenia wszelkiego powodzenia, życzenia tego, żeby polskie państwo w jak najlepszym zakresie poprzez działania władz Rzeczypospolitej realizowało swoje obowiązki wobec samorządu i wobec społeczności lokalnych i regionalnych. Dziękuję bardzo.